やめだ。せなんだ。私はもと十分や。さっきまで。Bo ja teraz w ogóle bez żadnego wspomagania gram. A jestem ciekawy, o ile łatwiej by było z tym wspomaganiem. Bo tam były właśnie chyba wspomagania odnośnie teleportacji i blokady. Oj. Kurde, ale ten komputer to tak... Tak mocno... Tak dużo bloków robi, że to jest szok. Okej. No widzicie, w tej walce próbuję dużo uników robić. I on mi cały czas to kontruje, ja nie wiem jak on to robi nawet. Cały czas mi kontruje te wszystkie uniki. O, jak on to... Jak ten android tym jakimś takim łokciem to w ogóle blokuje? Jak on to robi? Nie mam pojęcia. U, od razu sparking jest? Nice. 300 zł kosztowało? Tak, w tych okolicach, no. Na PS5, mhm. A gdzie on jest? O, jeszcze tutaj. Strasznie dużo uników ten android robi, strasznie dużo. I przerywa mi non-stop combo, nie mam pojęcia, jak on to robi. Dobra. Sparking, okej. Oj, oj, oj. Nice, mamy to. Jak cię bije i użyjesz R3, masz odbicie, ale zabiera ci dwa niebieskie punkty. Tak, to R3, że jakby przełamuje kombosy, to wiem, taki breaker to jest, nie porównując to do Mortal Kombat. Tylko właśnie nie wiedziałem, czemu mi czasami to R3 nie działa. A teraz się wyjaśniło, jak mówisz Marcin, że dwa niebieskie punkty to zabierasz. No to bardzo dużo, no. Ale to jest taki breaker, nie? Że chyba wtedy zawsze w sumie combo przerywa przeciwnikowi. Kiedy będzie można kupić Sparking Zero na PS5? No jakby... Co? No ja gram na PS5, to co to za pytanie? Dzisiaj jest premiera gry. Wykorzystać Zeni do ulepszeń? No to jest dobry pomysł. Możemy się pobawić tymi statystykami po tej serii walk. Jak skończymy z tymi androidami, to mogę zobaczyć w menu, gdzie są jakieś tam ulepszenia ewentualne, kapsułkami czy coś. O. A tu w tym quick time evencie to się spamuje te przyciski? Czy się klika tylko raz? Czy się spamuje te przyciski tam? No, serio? O Jezus, nie da się złapać. No już starczy, no. Robię przecież uniki. Czemu ta postać nigdy nie unika, jak jej każe? O. Dobra, był ten breaker. Oj. Nice. Wow. O.
Poleciał za daleko. Uratowała mnie ta. Trafię? No to od razu ten tryb sparking kończy. Dobra, oj. Boom. O nie. O, te uniki to są bardzo ciężkie do zrobienia w tej grze. Dobra, pokaż mi to. Uuu! Zderzyliśmy się, chyba musiał coś zablokować. No. No, Sentex to zawsze na TikToku tak się właśnie dzieje, że ludzie dają jakieś dziwne pytania, serio, jakby nie potrafią odpalić sklepu albo gogle, co by zajęło im dosłownie 20 sekund. Mo yamero 16-go. Omae jibaku suru tsumori nan janai no ka? Takie pytania typu, gdzie kupić grę, jak się nazywa, ile kosztuje, no to dla mnie jest kosmos, jakby wczoraj się urodzili albo w jaskini mieszkali. Gdybyś trollował? No ja już wszystkie sposoby robiłem. Trollowałem, odpowiadałem, nie ignorowałem. Ale takie pytania w sumie są najczęściej. Pamiętam, jak streamowałem Fortnite'a na TikToku, to tam były dosłownie na każdym streamie pytania typu, nie wiem, ile to kosztuje, jak to zdobyć, jak to, tamto. Tak szybko C16? Tak, bo gramy fabułę Goku. No i jakby teraz głównie są walki z perspektywy Goku. A jeżeli będziemy później grali Vegetą, no to będzie inna ścieżka walk, nie? Tak to wygląda w tej grze. Mamy tam parę jakby linii czasowych trybów danymi postaciami typu Goku, Vegeta, Goku Black i tak dalej. No i robimy całą grę od początku, powiedzmy, do superki z ich perspektywy, czyli ich walki tylko są. Tutaj tak wygląda fabułka. O! Strój drugi do Androida 18. Nice. No i wszystko, to teraz już wiem. No i to jest, kurde, najprostsze wytłumaczenie. Niebieskie poboczne, złote, żółte. Główna misja. No i pięknie, dzięki wielkie. No dobra, teraz tylko pytanie. Czy mi się zmieniły te... Czy dało mi te boosty, które ustawiłem? Czy ktoś z was jest w stanie sprawdzić, albo wie, czy jak ustawiłem sobie kapsułki na Goku, to to działa też pod fabułę? Okej, wtedy wziąłem to, ruszaj na pomoc. Poczekaj na Vegeta i Trunksa, teraz bierzemy to. Co mu zajmuje tyle czasu, no właśnie. Przy okazji witam wszystkich na wszystkich platformach. Dzisiaj mamy streamka na trzech różnych stronkach, także tam gdzie kto woli, tam gdzie kto lubi, to zapraszam sobie, możecie wbić, zostawić followka oczywiście, nie obrażę się. Tak, teraz mamy kanonicznie, dokładnie. Już od razu perfekt cel, okej. Okay. To są świetne przemiany. To w ogóle super stroje i świetne przemiany były. Jak po tej komnacie wyszli, jak Trunks był tym takim buff Trunksem napakowanym, to było mega. Goku ma dobry strój. No dobra, i teraz powiedzcie mi, czy to jest Goku dalej zaliczany jako średni, czy to jest już Goku ten jako końcowy zaliczany? No bo tutaj będzie miał SSJ2 Goku, nie? Czyli to powinien być Goku z końcówki Z. Czyli ja dałem boosty nie temu Goku, bo teraz gramy z końcówki Z. Czyli nie będę miał boostów, które ustawiłem.
Czyli innej postaci powinienem te busty, kapsułki ustawić w takim razie. Busty nie działają w fabule, okej. Okay. To po co są te busty w sumie? To w którym momencie te busty używać? No bo poza fabułą mamy jeszcze jakieś ciężkie, ważne misje, gdzie busty się przydają? Czy to są busty, które normalnie na online działają? Jak grasz sobie na boty albo online? Nie no. Jeżeli busty działają na online, no to ja jestem w giga szoku, jeżeli to jest prawda. Serio. Dobra, super Kamehameha. Let's go. To jest do przetestowania, ale ja nie wierzę, że oni pozwolili na to, żeby boosty działały na online, te kapsułki. Dobra, jeszcze raz. Boom, game over, kanonicznie. Kanonicznie to w sumie Goku przegrał. No i co, nawet nie muszę pytać, zapewne super przemiany Gohana SSJ2 też tutaj nie ma, nie? To tylko jest jakiś slideshow. O, dostałem strój do Goku średniego, czyli to był chyba jeszcze Goku średni czat. Na to wychodzi. Sprawdzam sobie teraz, czy te przedmioty, kapsułki działają na postacie w fabule. To dosłownie jest na Reddicie 10 odpowiedzi i co druga jest, że działają, a co druga jest, że nie działają. Ale wychodzi na to, że chyba nie działają te itemy na story mode. Chyba nie działają kapsuły. Okej, dobra. O, teraz Gohan. No ale w sumie chwila. Mimo tego, że mamy tą walkę, jakby ten moment, że Gohan powinien walczyć z Celem, no to nie jest jego fabuła, więc pewnie nie będziemy walczyć, tak? Nie będzie Gohan versus Cel. No bo to nie jest jego linia fabularna. O, no właśnie, powrót do domu. Czyli to też jest jakby ta rozmowa była poboczna. I tu też jesteśmy na rozdrożu i teraz trzeba iść jakoś w prawo. Czyli jeszcze raz musimy to odpalić. Jak rozumiem. Czyli co, jeszcze raz walka? I gdzieś miałem wybór, że źle wybrałem? No nic, spróbujmy. Siła!
Łomot muszę dostać? Może tak. No bo nie odblokowała mi się dalej linia fabularna, to na pewno. Więc jestem ciekawy, czemu. Ale to dobrze wygląda. Oj, oj, oj. Koleżko. Okej. Ale mi zapakował kamehame. A zginęłem, okej. Okay. Ty, to może faktycznie, może mi teraz zaliczy to. Ale bym się śmiał jakby... A nie, spróbuj ponownie. Dobra. Czy trzeba wygrać? Ten jak penia ten cel, ty. Idealny teleporcik. No i tak mało tych fal uderzeniowych? Oj. Serio? Zobaczymy, jak teraz się uda wygrać, zobaczymy, co się stanie. Aha. Dobra. Zaraz się sparking mode skończy, no to używamy kamehame. Żeby... Uuu, nie trafiłem. Oh shit. Teraz jest kłopot, czat. A co to? A, spam. Nice, wygrałem to. Dobra, trzeba ten tryb sparking odpalić, bo tu widzę, że są małe kłopoty. O, wszystko w plecy wchodzi. Nice, dobra. To mi też jakieś boosty daje, tak, plus 2 do wszystkiego. O! A, dobra! Czyli jak go się pokona, to była jakby alternatywna misja? A jak się skończy czas, to wtedy jest po prostu zaliczenie misji fabularnej. Okej, ciekawe. Ale w grze chyba nie ma limitu czasu, nie? Nigdzie czas nie leci, czy mi się wydaje. Ja nigdzie nie zauważyłem, żeby czas chyba leciał. Ciekawe, czyli w sumie jak wygrasz, czyli to, co większość osób zapewne chce zrobić, to ukończysz poboczną linię fabularną, a nie główną. A jak przeżyjesz dostateczną ilość czasu, to wtedy jakby masz misję zaliczoną główną. Okej. O! Ale mały spammer się znalazł. O! No kurczę, ja nie wiem, czy to się spamuje, czy tylko klika. Nie mam pojęcia. W tych quick time eventach. Okej. No i ja pierdzielę. Ile oni tych teleportów robią?
Non-stop przeciwnik potrafi przerwać moje ataki. Co oni używają, że to jest non-stop przerywane? Ja nie jestem w stanie tak przerywać tych ataków. Jak to działa? Przytrzymać przycisk? Mówisz? Jak to jest ten quick time event? Mogę spróbować następnym razem przytrzymać, no może... No i jak on to robi? Ten taki wybuch, co to jest za atak? Jak oni to robią? Ten wybuch, że wszystko odlatuje. Ja wiem, połowa rzeczy dziwnie działa w tej grze. Że przeciwnik robi dosłownie wszystko, mi połowa rzeczy nie działa. Fakt faktem, ja wszystkie wspomagacze mam wyłączone. Może trzeba to odpalić, to wtedy będzie normalnie się grało. No trzeba zobaczyć, bardzo rzadko są te quick time eventy. Okej, no nawet nie trafił, no to jest niemożliwe. Więc nie wiem, czy tam się przytrzymuje, się klika, czy się spamuje. Bo w jednych się spamuje, to widać, ale w innych się chyba tylko klika. Ciężko mi to obczaić. O, dobra. Komputer ma perfect timing? Może być. No ale tak czy inaczej, komputer robi dużo manewrów takich, co ja nawet nie wiem jak się robi, nie? O, w końcu gra wsiadł. Let's go. Dobra, buścik. Sparking. Nice. W końcu. Kiedyś sobie przejdę te takie tutoriale, które opisują konkretne mechaniki w grze. To na pewno troszeczkę parę rzeczy mi się rozjaśni. Poziom gracza szósty. Muszę zobaczyć, co to znaczy. Zobaczmy w necie. Player level. Co to jest? Dobra, znalazłem. Później sobie poczytam po streamko. O, idealnie. Chyba dzisiaj skończymy czat Cell Sagę. I resztę z Goku zostawimy na jutro. Uuu, jest SSO 2. Dobra, jest jednak filmik. A nie, to nie jest SSO 2, to już jest... To już jest końcówka chyba, nie? On po prostu przeżywa. On przeżywa, że Goku jakby się teleportnie. Kamera z postaci, faktycznie. Kurde, to tu warto dwukrotnie przejść tą grę, żeby za drugim razem klikać tą kamerę z pierwszej osoby. Ale to mega wygląda w ogóle. No picko, to jest super. Super pomysł to jest z tą kamerą. Sayonara. Dobra, ta cutscenka jest chyba najlepszą jak na razie. To fajnie wyglądało, no. Teraz już się nie dało, Marcin, pod koniec zmienić kamery, wiesz? O, chyba że teraz. O, teraz się jeszcze da.
ありかよ様、ここしかなかったんだ。くしゅsuper jest ta kamera, kurczę, dobry pomysł. No tak, epickie, one hand kamehameha. Jestem ciekawy właśnie, jak będzie linia fabularna na Gohana, czy będzie, czy coś tam, czy będzie wtedy pokazana lepiej ta przemiana SSJ2, czy jak to będzie wyglądać. Jedna z lepszych rzeczy, którą dodali, zgadzam się, to jest bardzo fajna rzecz. Skończyliśmy sagę androidową? Czy jeszcze nie? Wątek Majin Buu, tak, o, okej. Okay.